Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za konia, dziad i baba dostali królestwo. Tak więc był sobie król i królowa, bardzo starzy oboje, ale mieli młodszą od siebie córkę, królewnę zresztą. Niestety dziewczyna była okropnym śpiochem i wprawdzie przesypiała całe dnie, ale była bez przerwy śpiąca. I wtedy zjawiła się zła, ale mądra wróżka i kazała wiecznie śpiącej królewnie przebierać mak. A ponieważ mak posiada właściwości usypiające, królewnę chwycił taki śpik, że nie było ludzkiej siły, żeby ją obudzić. Ale był sposób. Otóż zła, ale mądra wróżka powiedziała królowi i królowej, bardzo starym obojgu, że królewna będzie spała dopóty, dopóki jakiś nieśpiący rycerz nie opowie jej takiej bajki, która by ją naprawdę zachwyciła. Wiadomość ta rozeszła się lotem, bo lotem bliżej, po całym otrzymanym za konia królestwie. I na zamek zaczęli zjeżdżać nieśpiący rycerze, by opowiadać śpiącej królewnie najróżniejsze bajki. Na próżno. Królewna spała jak suseł. Starsi od niej rodzice stracili już wszelką nadzieję. I oto pewnej zimowej nocy, w samo południe, gdy żar lał się z nieba, zjawili się na zamku dwaj rycerze. Trochę śpiący, bo jechali 6 dni i 3 noce bez przerwy, ale pełni wiary, że ich bajki obudzą wreszcie wiecznie śpiącą królewnę. Król i królowa, bardzo starzy oboje, zaprowadzili ich do sypialni młodszej od nich córki. Witam was, chłopcy. To ty nie śpisz? Śpię jak suseł, tylko mówię przez sen. Mam to od dziecka. No ale słucham was. Zaczynaj, bracie. Mam dwie bajki. O dziewczynce z krasnoludkami i o sierotce Marysi i o brzydkim krasnoludku. Opowiedz sobie. Ale razem. Przepraszam, ale to nie z niewyspania, tylko z nudów. Zaczynaj. Umieram z ciekawości. Za 7 górami. Za 7 rzekami. Żyła sobie sierotka Marysia. Miała tylko starych rodziców i 7 krasnoludków. Czyli 7 romansów sierotki Marysi. Nie, bo sierotka Marysia pojechała kiedyś do wujenki i został jej tylko 1 krasnoludek. A co się stało z tymi 6? Nie wiadomo dokładnie. Może wyrośli na ludzi. Niewykluczone. W każdym razie sierotce Marysi został tylko 1, niestety. Był to wyjątkowo brzydki krasnoludek i duży. Niepodobny do innych. Może to był indyk? Niewykluczone. W końcu indyk od krasnoludka różni się tylko tym, że jest indykiem, a poza tym żadnej różnicy. Sierotka Marysia postanowiła więc przeprowadzić próbę na wodę. Skoczyła do stawu i zawołała krasnoludka. No co? Pływał jak kaczka. Wtedy sierotka Marysia, przekonana już, że jest to prawdziwy krasnoludek, rozbiła o niego butelkę szampana i mówiąc: płyń po morzach i oceanach, nadała brzydkiemu krasnoludkowi imię Calineczka. Calineczka. Nie ptak, każe we knie. Ludzie. Królewno, nie śpisz? Śpię, ale nie przerywajcie sobie, to bardzo ciekawe. Rodzice sierotki Marysi radzili jej, żeby zamieniła brzydkiego krasnoludka. Dziobali go i poszturgiwali, ale ona głaskała go po piórkach i tłumaczyła, że ma dobre serduszko, świetnie pływa. A kiedy dobrze mu się przyjrzeć, to nawet nie jest taki brzydki. Ładnemu we wszystkim ładnie, nawet w brzydocie. Ale to już koniec bajki. To dopiero początek. Brzydki krasnoludek, mimo serdeczności sierotki Marysi, czuł się inny niż inni i postanowił pójść w świat. Pływał po morzach i oceanach, nurkował, ale nikt nie zwracał na niego uwagi, bo był taki brzydki. Uroda bardziej się rzuca w oczy niż brzydota. O to chodzi. A Calineczka nie tylko, że był wyjątkowo brzydki, to jeszcze niczego prawie nie potrafił. Ani miał
mruczyć, ani mruczyć, a nawet składać jaj. Przecież żaden krasnoludek tego nie potrafi. No właśnie. I dlatego Calineczka również tego nie umiał, bo był prawdziwym krasnoludkiem. Ale jak to mógł udowodnić? Najlepszy dowód, że pływał jak kaczka. To jeszcze żaden dowód, niestety. Na szczęście brzydki krasnoludek, sprzedając kiedyś w noc sylwestrową zapałki, poznał dziewczynę, która zaprowadziła go do Królowej Śniegu. A ta w pięknej chatce z pierników poddała Calineczkę próbie. Na wodę? Nie, poszła do sypialni. Zdjęła ze swego królewskiego łoża całą pościel i na materacu położyła... Brzydkiego krasnoludka. Nie. Ziarnko grochu. To była próba na groch. Następnie królowa śniegu położyła na tym ziarnku grochu 20 materaców i 20 puchowych pierzeń, a na nich brzydkiego krasnoludka. Rano spytała: jak ci się spało? Dziękuję. Mi się zawsze znakomicie śpi. Ale królowa spytała Calineczkę. A ten powiedział, że spało mu się fatalnie, że właściwie całą noc nie zmrużył oka. Było mu pewnie za gorąco na tych puchowych pierzynach. Nie! Uwierało go ziarnko grochu. I tym sposobem Calineczka udowodnił, że jest wprawdzie brzydkim, ale za to prawdziwym krasnoludkiem. I z radości stał się pięknym łabędziem. Postanowił więc wrócić do sierotki Marysi i jej starych rodziców. I kiedy płynął po morzach i oceanach, na jeziorze Łabędzim natknął się na rybę piłę. Tysiące ryb pił. No i pił, 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 aż jak smok wreszcie pękł. Wszystko na nic. Śpi jak zabita. Teraz kolej na ciebie. Może będziesz miał więcej szczęścia? Wątpię. Moja bajka jest bardzo krótka. Nie szkodzi. Opowiadaj. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, pewien chłopak zakochał się w pewnej dziewczynie. Wziął ją za żonę i żyli długo i szczęśliwie. I co? I nic. To już koniec bajki. Poczekaj, jak powiedziałeś? Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, pewien chłopak zakochał się w pewnej dziewczynie, pojął ją za żonę i żyli długo i szczęśliwie. Tak. A żyli długo i szczęśliwie ze sobą? Oczywiście. Ależ to najpiękniejsza bajka, jaką słyszałam. I wiecznie śpiąca królewna, zgodnie z przepowiednią złej, ale mądrej wróżki, zbudziła się wreszcie. I wszyscy troje żyli ze sobą długo i szczęśliwie, aż do rozwodu. Ja też na tym rozwodzie byłem i żytnią skolą piłem.